Siren Heada wszyscy znamy już bardzo dobrze. Chociaż nie jest to najpotężniejszy stwór, jaki kiedykolwiek został stworzony przez Trevora Hendersona, z pewnością jego umiejętności oraz potęga znacząco przewyższają możliwości innych postaci tego artysty, z wyjątkiem Cartoon Cut'a. On jest najpotężniejszym ze wszystkich, jednak dziś rozmawiamy jedynie o Siren Headzie, silnej i jakże potężnej kreaturze, która jednak poległa w walce i została iście rozłożona na łopatki przez inną potężną istotę o imieniu Megahorn. Cześć, ja jestem Mondar i witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale, w którym to kontynuować będziemy ideę całego rodu Siren Headów. Odrębnego, ogromnego i potężnego gatunku. Jeżeli jeszcze nie wiesz, o czym mowa, to proszę zapoznaj się z moimi poprzednimi filmami na temat Siren Heada, a także materiałem na temat Wielkiej Matki, Megahorn. Albowiem dziś zaprezentuję wam kolejną, niekanoniczną historię wykreowaną przez pewnego niezależnego artystę. Historię, która powstała na kanwie oryginalnej opowieści o Syrenogłowym. Jeszcze nim zaczniemy, gorąco zachęcam cię do zostawienia subskrypcji, ponieważ dobijamy 70 000 widzów do końca roku szkolnego, a także pozostawienia tutaj kciuka w górę. Jeżeli pod tym filmem udałoby się dobić załóżmy 2000 ocen pozytywnych, to nie ukrywam, że byłoby mi bardzo miło, a tymczasem moi drodzy proszę rozsiądźcie się wygodnie i posłuchajcie opowieści. Opowieści o mordercy Siren Heada, o unicestwieniu całej rasy. Oto opowieść o Megahornie. Za historię, którą dziś wam opowiem, odpowiedzialny jest Leovincible, czyli jeden z moich ulubionych horrorowych artystów, który dał nam m.in. mojego ulubionego Train Itera. Otóż 4 maja 2020 roku na mediach społecznościowych artysty pojawiła się taka praca. I od razu mogę wam powiedzieć, że jest zwyczajnie przepiękna. Jej opis brzmiał: Megahorn, z zaznaczeniem, iż oryginał, czyli Siren Head, należy do Trevora Hendersona. Spójrzmy zatem na sam obrazek. Ta niezwykle mocna i szczegółowa kreska prezentuje nam niespotykaną nigdy wcześniej kreaturę. Przypomina Siren Heada, posiada 6 kończyn. Zdaje się jednak poruszać jedynie na tych 4 większych kończynach, które przypominają bardzo kończyny ludzkie. Tylnie przypominają ludzkie nogi, natomiast przednich kreatura używa prawdopodobnie do pozyskiwania pożywienia oraz ataku. 2 znajdujące się pomiędzy nimi są znacznie krótsze i mniej rozwinięte. Monstrum wydaje się być bardzo wysoki. To, co od razu rzuca się w oczy, to ogromna syrena. Oczywiście, jeżeli cały czas możemy nazywać to syreną, bo szczerze nie jestem pewien, czy jeszcze podchodzi to pod to pojęcie. Albowiem tak samo jak Siren Head, kreatura posiada 2 syreny, z czego ta druga jest kolosalnie wielka. Patrząc na nią zobaczymy olbrzymie zęby Megahorna oraz jego jamę ustną. Co interesujące, po bokach, prawdopodobnie na policzkach, znajdują się jeszcze 2 inne szczęki. Natomiast na głowie położona jest olbrzymia antena, mieniąca się czerwoną barwą. Ta ogromna postać zwie się Megahorn. No i tutaj zaczyna robić się ciekawie. Tuż obok niej znajduje się Siren Head, przerażony i dosłownie roztrzęsiony, prawdopodobnie widokiem, który znalazł się tuż za nim. Tymi przerzutymi, a następnie wyplutymi wnętrznościami drugiego Siren Heada, który właśnie został pożarty i zmasakrowany przez Megahorna. Do tej pory z pyska postaci leje się jego krew. Myślę, że nie muszę mówić, jaki los spotka tego biednego, roztrzęsionego Siren Heada znajdującego się tuż obok. Teraz zatem odpowiedzmy sobie na pytanie, co to wszystko właściwie oznacza? Kim jest Megahorn? Oczywistą odpowiedź na to pytanie znajdziecie w tytule tego materiału. Tak, jest to morderca, niszczyciel Siren Heada, niszczyciel całej rasy, eksterminator. Jednak czy odpowiedź na tak interesujące pytanie może być tak prosta? Szczerze, wydaje mi się, że nie. Po przeszukaniu całego Instagrama, a także Twittera Leovincible nie udało mi się odnaleźć żadnej innej pracy prezentującej tę kreaturę. Pozostawieni zostaliśmy jedynie z tym jednym obrazkiem, który jednak mówi nam naprawdę dużo, a w zasadzie wszystko. Wysłuchajcie więc mojej teorii. Najprościej mówiąc, Megahorn wydaje mi się być po prostu Siren Headem, a raczej jednym z nich, jedną jednostką wchodzącą w skład tej rasy, która jednak w jakiś skutek wyewoluowała. Być może już na samym początku narodziła się jako obiekt zupełnie różniący się od reszty, z anteną oraz jedną syreną, która była większa od drugiej. Z czasem ta część ciała zaczęła się rozrastać, a Megahorn począł zamieniać się w zupełnie inną postać, zupełnie odbiegającą normami od rodu, z którego pochodzi. Z czasem stał się odludkiem, plemię odrzuciło go, a ten zaczął żyć samemu, by wkrótce zaatakować, by wygryźć każdego członka, dokonać by ród Siren Headów na zawsze stał się jedynie echem przeszłości. Oczywiście to jedynie teoria, jedna z wielu, które założyłem podczas pisania tego materiału. Jedna z nich, której prawdziwość rozważałem przez naprawdę długi czas i myślę, że może być w jakimś stopniu rzeczywista, mówi o tym, iż mamy do czynienia z zupełnie innym rodem. Rodem Megahornu, o którym jeszcze nie wiemy tak wiele. Rodem, który w jakiś sposób powstał z rasy Siren Headów, wskutek pewnego rodzaju ewolucji. Jej szczegółów oczywiście nie znamy, jednak myślę, że na jej skutek powstać mógł zupełnie nowy gatunek, który Siren Headom wypowiedział wojnę. I prawdopodobnie wiecie, kto ją zwycięży. Interesującą kwestią jest, co na to matka. Czy kiedykolwiek doszło do starcia między nią a Megahornem? Niestety jest to kwestia dość niewygodna, gdyż o Wielkiej Matce usłyszeliśmy dopiero 2 dni po pokazaniu światu Megahorna przez Leovincible. Zatem z całą pewnością 4 maja jeszcze nikt tak naprawdę nie myślał o koncepcie Wielkiej Matki. Na temat Megahorna to już chyba wszystko. Nie jestem pewien, co jeszcze mógłbym tutaj dodać. Myślę, że to cała historia z nim związana. Interesująco kiedyś byłoby zobaczyć creepypastę na jego temat. Być może opowieść związaną z nim, Wielką Matką, a także rodem Siren Headów. Szczerze, bardzo chciałem zobaczyć coś takiego w przyszłości i niestety póki co coś takiego nie istnieje. Słowem końca chciałem jeszcze wspomnieć o tym, iż Megahorn jest częścią opowieści spoza kanonu, który wcześniej został ustanowiony przez Hendersona. Cała rasa Siren Headów, cały gatunek jest w rzeczywistości prawdopodobnie jedynie mitem, do którego obaj autorzy cały czas nawiązują. Szczerze podoba mi się bardzo ten koncept, jednak naprawdę moim zdaniem najwięcej uroku miał ten jeden Siren Head, stworzony przez Hendersona na samym początku. Naprawdę uwielbiam ten koncept, tak jak i bardzo lubię patrzeć na to, jak mit Siren Heada się rozwija i poszerza o nowe postaci pokroju Megahorna czy Wielkiej Matki. I przypominam jeszcze raz, jest to opowieść kompletnie wyrwana z kanonu ustanowionego przez Hendersona. Pamiętajcie także, iż to wszystko to jedynie nieoczywista, lecz jakże rewelacyjna sztuka, prawda? Moi drodzy, to już tyle w dzisiejszym materiale. Bardzo dziękuję za to, że byliście ze mną i wysłuchaliście tego materiału do końca. Jeżeli Ci się on spodobał, to proszę zostaw pod nim kciuka w górę, próg na dziś to 2000. Miejmy nadzieję, że nam się uda. A jeżeli chciałbyś widzieć więcej tego typu materiałów w przyszłości, to śmiało zasubskrybuj ten kanał z dzwoneczkiem. Myślę, że nie pożałujesz tej decyzji, a mi będzie naprawdę bardzo miło. Dobijamy 70 000 widzów do końca roku szkolnego. Ja tymczasem serdecznie zapraszam Cię na mojego Instagrama, Snapchata, Twittera, a także na mój serwer Discord Kosmiczne Bagiety, gdzie tam możesz porozmawiać z wieloma wspaniałymi osobami, a także ze mną, wysłać swój własny obrazek, rysunek, swoją sztukę, a z pewnością zostanie ona doceniona, a także możesz napisać tutaj swoją autorską creepypastę, bądź zapoznać się z innymi opowieściami internetu napisanymi przez innych członków Kosmicznych Bagiet. Serdecznie Cię tam zapraszam. A jeżeli podoba Ci się to, co robię w internecie, to śmiało możesz wesprzeć ten kanał. Już niedługo pojawią się nowe poziomy wspierania, a także nowe bonusy. W zasadzie są one już kompletnie na ukończeniu. Jedyną rzeczą, której mi brakuje, to nowe plakietki lojalnościowe, a także dodanie nowych emotek. Myślę, że uda mi się wyrobić z tym w jakieś 2 wieczory i już na środę będziecie mogli mieć dostęp do naprawdę interesujących bonusów. A jeszcze im skończymy, chciałem serdecznie pozdrowić Lamando oraz Michała 505. Tymczasem to już tyle ode mnie w dzisiejszym filmie, do usłyszenia wkrótce, mówił do was Mondar i pamiętajcie, że mimo wszystko w każdej legendzie zawsze jest ziarnko prawdy. Trzymajcie się, miłego dnia wam wszystkim, cześć!